Siema widzowie, pokażę wam co odwaliłem w tym momencie. Dobra, słuchajcie, zostawcie lajka na Substarcie, zostawcie suba z dzwonem, komentarzyk o treści chcę peta, jeśli chcecie dostać jakiegoś najpotężniejszego peta z mojego głównego konta, bo przypominam, że na tym kanale gramy sobie bez item shopu, bez ładowania w Robuxy i tak dalej. No i jest to chyba czwarty albo piąty odcinek i słuchajcie widzowie, patrzcie co odwaliłem teraz, let's go. Czy wy to widzicie? Patrzcie, na samym starcie chciałem wziąć was po prostu w to miejsce i wam pokazać, jak bardzo szybko można sobie zdobyć pieniądze. A jeszcze przy okazji wypadły mi triple coin boostery właśnie z tych lootbagów, więc sobie wszystko ładnie popodnosimy. No i słuchajcie widzowie, witam was na kanale Yoshi, ale Roblox Plus, na którym to codziennie widzimy się o godzinie 14:15. No i w serii z PC Simulator X, gdzie gramy bez wydawania sobie pieniędzy właśnie na ten tryb, żeby wam pokazać, że również jest giga łatwo, jeśli potraficie grać i jeśli gracie w niego sporo i tak dalej. A jedyną rzeczą, którą kupiliśmy, to hoverboard, żeby się szybciej przemieszczać. Tak w skrócie dokładnie. Jeszcze raz przypomnę o lajku, o subie z dzwonem. No i słuchajcie, kurde, ej, ale ja tak zacząłem gadkę mieć, że aż się udusiłem prawie, widzowie. Tak czy siak, słuchajcie, dzisiaj plan jest taki, żeby właśnie po pierwsze wyzbierać te wszystkie rzeczy. Po drugie, musimy przejść do kolejnych krain, no i zdobędziemy znacznie lepsze sobie pety. A jak do tego doszło, że tak to wszystko wygląda, widzowie? No, mógłbym wam pokazać w sumie, nie wiem czy warto, ale myślę, że jest taka szansa. Mianowicie, jest pewien sposób na to, żeby tyle tych lootbagów było. No i generalnie najlepiej, żebyście do tego nie mieli... O, właśnie z takiego czegoś mi wypadło, patrzcie, widzicie? To jest w ogóle... Teraz tak nie trzeba ładować pieniędzy w ten tryb, że to jest masakra. Cały czas wypadają te boosty, cały czas możecie odbierać nagrody i to jest totalnie niesamowite, że tyle tego wypada. Tak czy jak widzowie, sposób na coś takiego, jeśli chcecie sobie zrobić takiego bursta, no i przy okazji chcecie, żeby 3x coiny zadziałały i tak dalej, to ja sobie po prostu siedziałem tutaj, no i rzut izometryczny widzowie sobie robicie i klikacie sobie i jakby tyle. Ale jest pewien myk, im bardziej jest wymagająca ta skrzynka i tak dalej, im więcej takich tików dostaje, no to tym lepiej w sumie dla tych lootbagów, bo lootbagi wtedy tak niesamowicie fajnie wypadają. No i generalnie wszystko jest git, bo patrzcie, widzicie ile z tego... O, jeszcze teraz wypadnie. No i później bierzecie sobie za cel na przykład kolejny, bardziej taki powalony save. No i dzięki temu widzowie jesteście w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. Przy okazji może odpalmy sobie tego boosta, skoro i tak mamy ich dużo. Zobaczcie ile z tego wypadnie. To jest masakrycznie dużo. No czy może okej, w tym momencie nam nie wypada jakoś dużo. 3 i teraz ile nam jeszcze wypadnie tego? No proszę, proszę mi dać trochę więcej, co? 3 tylko? Nie, będą jeszcze... O, patrzcie, widzicie? Z jednego tego tyle wypada, tylko że właśnie to musi być trochę... Trochę jakby ciężkie dla waszych petów do zrobienia. Jakby wiecie, tu chodzi o to, że wasze pety nie mogą być zbyt silne. One nie mogą być zbyt silne, bo wtedy no po prostu nie dostaniecie aż tyle tych lootbagów, ile byście chcieli dostać. No i dobra widzowie, ogólnie to tak, musimy się przedostać do kolejnych krain. Tak jak mówiłem ostatnio, prawdopodobnie już jesteśmy w stanie kupić tego trochę. Teraz myślę, że tu mamy za 18, tutaj nie pójdziemy, pójdziemy sobie tutaj, ale teraz myślę, że powinniśmy sobie zdobyć właśnie te coiny ogólnie, znaczy coiny, po prostu super lucky, musimy sobie odpalić ultra lucky widzowie. No i lecimy w takim razie tutaj do tych jajek, mamy je po 9 baniek, myślę, że moglibyśmy sobie otworzyć te Z2, bo myślę, że na lepiej nam wyjdzie, więc na szybkości sobie widzowie otworzymy, no i może zrobimy lepsze pety. Ja pamiętam jak te jajko się farmiło, kurde, i się czekało na te red pandy i te red pandy się rozdawało widzom, no piękne czasy te parę miesięcy temu. Red pandy widzowie, myślę, że warto w... Na tym poziomie, że tak powiem, gierki sobie zrobić właśnie jakieś rainbowowe, bo one są dobre na dłuższy czas, mam wrażenie przynajmniej, i one bardzo szybko dropią, bardzo łatwo je możemy zdobyć, więc to jest akurat dosyć spoko opcja. Nie wiem ile one mają damage'a w tym momencie, ale to zaraz sobie sprawdzimy. Tak czy siak, one wypadają dosłownie co chwilę. Ile mamy procent na nie? Na te red pandy 2%, a one tak wypadają. No to jest zbugowane widzowie, totalnie, na pewno. Więc teraz już chyba możemy sobie jednego rainbowa zrobić nawet. Tak przynajmniej mi się wydaje się. Zaraz to obadamy. Teraz mamy takie pety, okej, więc siądźmy w takim razie. No i możemy sobie zrobić red pandę jedną.
O kurde, faja, ale chyba nie na 100%. No nie, nie na 100%, ale mają na pewno lepsze statystyki, więc sobie je po prostu odpalamy teraz. No i przy okazji zróbmy sobie szybko jakiekolwiek enchanty, widzowie, żeby było tego trochę, no żeby większa pompa była. Agility na pewno odrzucamy dosłownie wszystko, widzowie. Pamiętajcie, że w ogóle ta seria też jest taka dla was, myślę, że spoko, bo ja wam pokazuję jak najszybciej pewne rzeczy zdobyć i tak dalej, więc myślę, że no tak, z tym agility to widzowie na pewno ja... Dostanę to, co chcę, na pewno. Coinsy też nam niepotrzebne. Więc myślę, widzowie, że to jest spoko seria dla was, bo w sumie co odcinek widzicie jakiś progres, widzicie, że rzeczywiście te moje sposoby działają i widzicie, że rzeczywiście to leci bardzo szybko. Coiny, diamenty, no nie, tego nie potrzebujemy, ale miło, że dostaliśmy achievement, z którego chyba nie dostaliśmy nawet nic. Czemu nam takie słabe statystyki wypadają, widzowie? To jest jakieś totalnie powalone. Siła, no nie, no dobra, zostawmy tą siłę. I tak z tymi petami nie będziemy zbyt długo, po prostu wiecie, widzowie, jakkolwiek je zboostować, żeby było, tech coiny się nam nie przydadzą, na razie przynajmniej, więc no giga F, ale tutaj mamy diamenty, też się nam nie przydadzą. Powiem wam tak, najlepiej super teamworki lecieć, albo teamworki, albo damage, czyli siłę, a tak to widzowie, to się totalnie nie opłaca, po prostu totalnie się nie opłaca. Coiny też się nie opłaca, no bo nie jesteśmy na tej krainie. To jest niesamowite, jakiego my nie mamy farta do tego, no. Okej, siła jest, gifty mamy, let's go widzowie, ostatni pet. Myślę, że jak sobie go zrobimy, to już będzie totalnie S. Diamenty, tego nie potrzebujemy. No i przeniesiemy się na kolejną krainę, gdzie myślę, że nam już w ogóle będzie szybko wszystko szło. Będziemy zarabiać dużo pieniędzy. Mamy też fajne boosty podpalane, więc myślę, że dosyć spoko opcja. Myślę, że w tym momencie możemy się już przenieść tam. Później sobie zrobimy te red pandy jakieś mocniejsze i tak dalej, i tak dalej. Candy Land, widzowie. Tutaj prawdopodobnie spędzimy sobie tylko chwilkę, ze względu na to, że no tutaj dosyć szybko nam tutaj wszystko idzie i wystarczy, że zdobędziemy naprawdę odrobinę tylko tych coinów. Myślę, że nawet jakbyśmy chcieli, wiecie, dostać jak najwięcej tych lootbagów, bo w sumie dzisiaj taki temat przewodni tego odcinka to są lootbagi, żeby wam pokazać po prostu jak to działa. Ja myślę, że w ogóle teraz mamy te red pandy za mocne w ogóle na tą mapę i dlatego te lootbagi nam nie wypadają w ogóle z tej skrzynki, dopiero nam teraz wypadły, ale myślę, że właśnie z tego sejfu albo będzie z tego sejfu lecieć, albo dopiero w następnej krainie po prostu będziemy dostawać tych lootbagów więcej, więc to jest w ogóle dosyć śmieszne, że musicie jakby korzystać ze słabych petów, właśnie, ze słabszych petów musicie widzowie korzystać, żeby dostawać tych lootbagów jeszcze więcej, bo wtedy jakby gra wykrywa, że jesteście za słabi jak na to, co chcecie zrobić i ona wam pomaga w ten sposób. Przynajmniej taka jest moja teoria. Może mogę się mylić, może to jest tylko teoria spiskowa, widzowie. Dajcie znać w komentarzu, ale no mi się wydaje, że tak jest ogólnie. Bo patrzcie, z takiego sejfu dostaliśmy no bardzo dużo tego wszystkiego, naprawdę. I leci tego naprawdę niesamowicie dużo. Zobaczmy, jak ta skrzynka będzie działać. Ta skrzynka chyba ma... ma trochę więcej żyćka niż ten sejfik. Zobaczymy, no bo wiecie, czasami w ogóle te lootbagi, bo wiecie, możecie powiedzieć, że o, co ten tik, co nie, że tam skrzynka się niszczy, wypada coś. Ale właśnie często jest tak, że po prostu nie musi być tego tiku i nam coś wypada, widzowie, więc to jest akurat mega, mega fajne, że tak to rzeczywiście wygląda. Więc no. W ogóle nie wiem skąd widzowie się pojawiły nam te boosty. One chyba są za darmo w ogóle. Ja sobie je chyba jakoś odebrałem, bo tam z Twitterem sobie połączyłem konto i tak dalej, więc mamy dosyć szybko mastera. No i widzicie, na przykład z tej skrzynki się nie opłaci. No wasting time widzowie ta skrzynka. Wypadło nam tego trochę, ale nie wypadło nam tyle ile mogłoby. Więc w sumie najlepiej widzowie pamiętajcie polować na sejfy. Sejf ma mniej życia, co nie, w tym momencie ma mniej życia, a po prostu dostajemy z niego znacznie więcej tych lootbagów i to jest naprawdę genialna gdzieś tam opcja. W ogóle ta kraina jest tak ładna, widzowie, ja bym tutaj mógł naprawdę siedzieć bardzo długo, a tu się siedziało najkrócej przez to, że pamiętam, że tutaj nie było skrzynki do AFK bicia, więc no, tak to wygląda, że sobie to tak leci bardzo ładnie, bardzo pięknie. Teraz dostajemy, widzicie, kolejne i na koniec dostajemy kolejne, więc widzowie, to jest niesamowity sposób na to, żeby z lootbagów po prostu dostać jak najwięcej i żeby naprawdę te nasze, wiecie, to nasze lecenie to dla nowych graczy, to myślę, że to jest dobra rada gdzieś tam, że tak ten system wygląda, więc jeśli wam nie leci dużo, to po prostu zmieńcie sobie peta na gorszego i odpalcie triple coin boosta, bo mam wrażenie, że tutaj też o to gdzieś tam chodzi. I chyba jak rozwalimy to, widzowie, to będziemy już mieli na kolejną mapę, więc będziemy mogli się tam przenieść chyba. Zobaczymy, co dostajemy z tego. Nie, dostaliśmy diamenty, więc nie. Tutaj dostaliśmy z tego dwa.
2, tutaj dostaliśmy z tego znowu diamenty, więc jak nam wypadnie coś bardziej konkretnego, typu, no nie wiem, pieniądze, a nie diamenty, no to będziemy mogli się już udać na kolejną mapę. A, i ogólnie możecie sobie stawać na tym sejfie i te lootbagi się wam będą prawdopodobnie automatycznie zbierać, nie będą wam się wyrzucać gdzieś tam na boki, przynajmniej tak mi się wydaje, że jeśli rozwalicie teraz, co nie, to... One nie, dobra, one się tak nie wsysają, myślałem, że się bardziej wsysają tutaj do nas. No ale dobra, zaraz przejdziemy sobie do kolejnej, tutaj musimy jeszcze to porozwalać, to rozwalić prawdopodobnie tutaj. No nie wiem, polatajmy tak widzowie, bo no, trzeba będzie chyba. Trzeba będzie, głównie ze względu na to, że nie dostajemy tych lootbagów, które byśmy chcieli. A sejfu nie widzę totalnie, lepiej wiecie, tak robić w ten sposób. Ale chyba już będziemy mieli wszystko jak... No i pojawił się właśnie sejf. Chyba już w tym momencie mamy... Nie, nie mamy wszystkiego. Rozwalmy jeszcze raz ten save, widzowie. No i polecimy sobie do kolejnej krainy. I tam będziemy mogli w ogóle już sobie siedzieć i farmić przez dłuższy czas. I to zamierzam w ogóle robić. Bo... No, będzie nam się to opłacało po prostu robić, nie? Nam się to będzie totalnie opłacało robić, więc myślę, że... Myślę, że akurat spoko gdzieś tam opcja. Ogólnie to chciałem jeszcze jedno ogłoszenie zrobić, widzowie. Mianowicie przypomnieć o tym, że na 100 tysięcy widzów na tym kanale będę rozdawał to konto i na nim będą najmocniejsze pety. Rozdam wam dopiero to konto właśnie jak będzie 100 tysięcy, jak będą najlepsze pety i kupię wszystkie game passy, więc 12 tysięcy robuxów, a wystarczy, widzowie, jedyne co zrobić to w sumie zostawić suba z dzwonem, to jest bardzo istotne, i w sumie komentarz, jakikolwiek. Jak teraz napiszecie komentarz, to możliwe, że za 2-3 miesiące, jak dobijemy to 100 tysięcy, no to po prostu wiecie, że dostaniecie to konto, bo się do was odezwę. No i słuchajcie, widzowie, jesteśmy na kolejnej krainie, czyli Haunted Island, chyba tak to się nazywało. I tutaj już w ogóle mamy sejfy totalnie kozackie, z których naprawdę będzie nam leciało dużo, dużo, bardzo dużo pieniędzy, więc myślę, że przy tym będzie można się gdzieś tam fajnie zatrzymać. I to jest widzowie motywujące bardzo, że ja sobie tak mogę zostawić i zaraz te sejfy będą się sypać jak gdzieś tam totalnie powalone. Zostańmy sobie jeszcze na chwilkę. Miejmy nadzieję, że ja nie mam za słabych petów w ogóle na tą mapę, no ale się przekonamy później w sumie, jak to będziemy O, patrzcie! Widzicie to? I właśnie o to chodzi, widzowie. Róbcie sobie po prostu pety pod to, żeby te lootbagi zbierać, bo to naprawdę oddaje. To naprawdę oddaje i jeden taki save bijecie, co nie? I poświęcacie na niego trochę dłużej czasu, ale no jakby overall to dostajecie znacznie więcej tego wszystkiego, więc... No patrzcie, widzicie to? Jeden save! A to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, widzowie. To jeszcze nie koniec. Zaraz zobaczcie, ile będzie z fulla. Ja sam się pewnie przerażę, bo nie mam pojęcia, ile z tego może być, ale no powiem wam, że już mamy raz, dwa, trzy, sześć, dziewięć, osiem, okej, 14 już, 15, oj, patrzcie, no i właśnie, tyle z jednego i zobaczcie sobie teraz tutaj na to, więc mamy 5, 8, zobaczmy, widzowie, ile dostaniemy, zobaczmy. Na razie to widzę, że głównie dostajemy ten, diamenciki, ale też... No, generalnie, widzowie, dostaliśmy 6 baniek ponad z tego, więc 6 milionów. Więc myślę, widzowie, że naprawdę warto. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Trzymajcie się do jutra, do godziny 14:15. Pamiętajcie też o kanale Yoshi Ale Roblox zwykłym, bo tam też są filmy codziennie, i o moim głównym kanale Yoshi to Majoshi, gdzie mamy ponad 1 milion subskrypcji, więc pozdrawiam was, miłego dnia wam życzę i hej, widzowie!